Pozostajmy, moi drodzy, w atmosferze radości wielkanocnej. Pozostajemy w atmosferze niezwykłych spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z Jego uczniami. Kolejne niedziele przypominają nam te niezwykłe spotkania, które przede wszystkim pozwalają nam zrozumieć, z jakim trudem rodziła się wiara apostołów. Oto Jezus Zmartwychwstał pojawia się wśród nich i powiada im: pokój wam. Dotknijcie, uwierzcie. Apostołowie z trudem przyjmują prawdę o zmartwychwstaniu Pańskim. Czy można się temu dziwić? Przecież nie tak dawno jeszcze patrzyli na umęczonego swojego mistrza. Jeszcze nie tak dawno byli świadkami jego dramatycznego ubiczowania. Jeszcze nie tak dawno patrzyli na jego poniżenie, opluwanie i cierniem ukoronowanie. Jeszcze nie tak dawno, nawet nie stojąc pod krzyżem, bo nie starczyło odwagi, patrzyli na krzyż, na którym Jezus Chrystus, ich mistrz, powoli umierał. Wreszcie na ich oczach umarł. Byli świadkami jego śmierci. Jako ludzie, którzy mocno stąpali po tej ziemi, wiedzieli o tym, że nie zdarzyło się jeszcze, aby ktoś z umarłych powrócił do życia. Czy można się więc dziwić ich zatrwożeniu, lękowi, niepewności? Po ludzku rzecz biorąc, to była prawda. Kiedy niewiasty przybiegły, oznajmiając im, że grób jest pusty, pierwsza myśl była: ciało zostało ukradzione. Nie bardzo docierała do nich ta prawda, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Chrystus natomiast, jak mądry nauczyciel, krok po kroku, dzień po dniu, przychodził do swoich uczniów po to, żeby stopniowo przekonać ich o tym, że rzeczywiście zmartwychwstał. W ten sposób jesteśmy świadkami rodzącej się wiary w apostołach, którzy stopniowo dochodzili do tego głębokiego przekonania, że rzeczywiście ich Pan pokonał śmierć. Dopiero w Niego wstąpienie, dopiero zesłanie Ducha Świętego sprawiło, że wszelkie wątpliwości zniknęły. Ten moment, kiedy wieczerniku otrzymują dary Ducha Świętego i Jego światło, ten moment sprawił, że wszelkie ich wątpliwości zniknęły. I zatrwożeni do tej pory zalęknieni uczniowie z wieczernika wychodzą po to, żeby stać się świadkami Chrystusa. Stają się świadkami do tego stopnia, że każdy z nich oddał swoje życie za Chrystusa Zmartwychwstałego. Czy to przypadek, że 12 dorosłych ludzi, którzy mocno stępali po ziemi i wiedzieli, na czym polega trud życia? Ludzie, którzy wiedzieli, co to znaczy walka o byt, co to znaczy walka o swoich najbliższych, pozostali przy Chrystusie, zaufali Mu, złożyli jakby w Jego ręce swoje życie, ale dopiero moment wieczernika zesłania Ducha Świętego sprawił, że stali się świadkami i to bezgranicznymi świadkami. Każdy z nich oddał swoje życie za Chrystusa nie dlatego, że była to iluzja, nie dlatego, że był to tylko ich wymysł. Oddali swoje życie, potrafili się na to zdobyć, bo byli przekonani, doświadczyli obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Moi drodzy, to świadectwo apostołów z czasem stało się świadectwem, jakie daje Kościół Chrystusowy. To Kościół Chrystusowy niesie światu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii. To Kościół Chrystusowy jednocześnie głosi te wszystkie wartości, które w tej Ewangelii się kryją. Bezgraniczna miłość do człowieka i wielka troska Boga o każdego z nas. Pośród tych wartości, które głosi Ewangelia i która stoi na straży tych wartości,
pojawia się również życie ludzkie. Ewangelia Chrystusowa stoi na straży życia ludzkiego nie dlatego, nie tylko dlatego, że jest to jedna z największych wartości, ale jest to jedna z największych świętości. Życie ludzkie w oczach Boga jest wartością nieocenioną, nie tylko dlatego, że jest życiem fizycznym, ale również dlatego, że człowiek jest życiem duchowym. I w tym sensie wartość życia ludzkiego w świetle Ewangelii nabiera niezwykłej wartości, dlatego też Kościół zawsze na straży tej wartości stać będzie. Będzie brał udział w dyskusjach na temat wszelkich ustaw, które tego życia mają uczyć. Kiedy słyszę, że w dyskusji takiej publicznej na temat ustaw dotyczących życia jeden z najważniejszych polityków w naszym kraju wypowiada słowa: a kto dał biskupom prawo do tego, aby mówili Polakom, jak mają żyć? Pytam w takim razie, kto z polityków posiada takie prawo, aby mówić wszystkim Polakom, jak mają żyć? Wygrane wybory to jeszcze za mało. Wartość życia jest wartością nieocenioną. W debacie publicznej na temat życia i wszelkich ustaw dotyczących tego życia mogą i powinni brać udział wszyscy, którzy cenią sobie to życie i pragną chronić. W całej tej debacie również ma swoje miejsce Kościół Chrystusowy, którego nie można tego prawa pozbawiać. Dlatego też Kościół głośno i zawsze będzie mówił: życie ludzkie jest nie tylko jedną z największych wartości, ale jest również jedną z największych świętości. Dzisiaj, kiedy modlimy się w intencji życia, kiedy prosimy dobrego Boga o tę wrażliwość dla sumień ludzkich, aby chronione było wszelkie życie, czynimy to przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej. Czynimy to przy Matce, która wiedziała doskonale, czym jest ból rodzenia, czym jest walka o życie swojego dziecka, kiedy z malutkim Jezusem uciekała do Egiptu przed Herodem. Czynimy to przy Matce Bożej, która czule opiekowała się i czuwała nad dzieciństwem Jezusa z Nazaretu, nad Jego młodością. Modlimy się przy tej, która z bijącym sercem szukała Jezusa 3 dni i 3 noce, gdy Ten pozostał w świątyni. Modlimy się wreszcie przy tej, która doświadczyła największego cierpienia matczynego, kiedy stojąc pod krzyżem patrzyła na cierpienie i na śmierć własnego dziecka. Mówimy i modlimy się w intencji życia przy tej, która tak bardzo doświadczyła trudów i radości macierzyństwa. I dlatego wołamy dzisiaj: Maryjo, pozwól, niech Polska będzie krajem, w którym wszelkie życie ludzkie zawsze będzie chronione i szanowane.